Dobra, widzę, jest fajny podział, widzę. Nie zgadzam się, to jest... Wiercu. 950 tysięcy nagrody, jest bardzo dobrze podzielone to. Nie klikajcie gotowy, bo będzie Lipton. Kurde, mnie 100 tysięcy satysfakcjonuje. 142 tysiące mnie satysfakcjonuje. 132? Nie, poczekaj, bo ja tam też zapłaciłem, dlatego może... Czekaj. Ile ty zapłaciłeś, Paweł? No właśnie, nie wiem, teraz 90 tysięcy, ile tam było? No, za to jest chyba 95 tysięcy. Za Bogdana. Za przygotowanie. Nie wiem, dobra, jedziemy. Zróbmy to tak. Co wy na to? Może być 40, 30, 30? Tak. Jest prawie 300 tysięcy, jest dobrze. No. Jest prawie 300 tysięcy, dokładnie. Jest bardzo dobra robota. No. Możemy startować. Też tak myślę. Co tu się robiło? Proszę bardzo. Co tu się robi? Czekaj, się robi? Średni zamaskowany, cło? Średni... Boże, weź mi tego człowieka demolkę. Ja będę człowieka demolkę totalnie. A to wy będziecie ginąć, ja. A ja będę latał. Okej, okay, spoko, spoko. A ty masz, okay. Ty musisz mieć strzelca, Berbert? Jak strzelca? Nie wiem, startuję. Nie, właśnie gdybyśmy mieli czwartą osobę, to by osoba strzelała, a ja tak to muszę cały czas latać i unikać innych rakiet, nie? A, no dobra. No, ale nie, wiesz co, to może faktycznie będzie tak ten, może ten, że my po prostu do tego wejdziemy do środka, a tam będziemy robili... Ogólnie teraz lecimy do... musimy się dostać na łódź podwodną, taką dużą. Znaczy wy na łódź, a ja po Avengera, nie? Mhm. Boże, nie mówcie, nie mam lat, ja specjalnie mówię, że mam 19, a wy mi prawdziwy wiek podajecie. Ja jestem w wieku Pawełka, mamy po 19 lat. Dokładnie. Ty czekaj, musimy jakieś tym... specjalne pojazdy wziąć, czy nie? Nie, normalnie bierzemy. Czekaj, znaczy, udać się do Stromberga. Wy możecie jechać razem. A gdzie Stromberg w ogóle wrzucony? Daleko, ja idę po samolot jakiś. Ja też. Samolot, dobra. Nie będę tam jechał. Good plan. Nie będę tam jechał. Jak nie będzie żadnego? A, no to się coś wymyśli. Musi być. Widziałeś kiedyś, żeby nie było samolotu żadnego? Masz bardzo fajnie bazę rozblokowaną, zaraz przy lotnisku. No specjalnie zapłacimy dodatkowe 2 miliony więcej. Sam totalnie, nie? Plan. Ej, nie, ale serio, serio jakoś tak wyszło. I love you GTA. Kurde, oni tak specjalnie robią, żebyś kurde no, musiał nie, kontrolować z buta, nie? A czasami jest misja zrobiona, że musisz na przykład, wiesz, lecieć tym, jak to się nazywa. Lecimy torami. Nie no, zamów helikopter. Można? Da się w ogóle? No. Gdzie ten Avenger jest, kurde? Nie da się. W mieście? A ja mogę? Poczekaj. A ja to też jest pojazd. Dobry pomysł. Czekaj. Nie da się, to jest... Boże! Zablokowane. Sztuczne przedłużanie akcji, nie? Zamurowane wszystko jest. Musimy pojechać w lewo. Czekaj, musi być jakiś sposób. Nie no, jak musimy, no, Paweł, w ten sposób przedłużać no każdy odcinek. No. Nie, totalnie stary, po prostu no, wymagają od tego, żeby pojechać autem, nie? Straszna lipa. No, ja jadę po torach. Po torach jest dobrze. Tu chyba nawet pociągu nie będzie. Gdybyśmy przypadkiem no, szybciej nie dojechali. No. Specjalnie to zrobili, ale żeby nie można było zamówić helikoptera, no proszę. Ale tak samo, nie wiem czy wiecie, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale czasami jest taka sytuacja, że na przykład macie misję do zrobienia, w której musicie lecieć na przykład helikopterem tym, cargobobem, nie? No. I wyobraź sobie, że nie ma cargoboba na całej mapie, musisz go zamówić. Musisz go mieć kupionego, nie? Są takie misje. Nie kojarzę, ale chyba zawsze dajmy jakiś sprzęt, żeby wykonać misję. Nie. Właśnie jest taka misja, że musisz kupiony mieć, nie? To jest po prostu masakra, ja nie wiem. Dziękuję za udostępnienie streama oczywiście, jeszcze raz. No ja też dziękuję, bo tu parę osób u mnie udostępniło. No, także dziękujemy. Lucek, na 3-4 pokłony. 3-4. Pokłony. Klikajcie tak. X w autach. Staram się taki mniejszy pokłon zrobimy, żeby nie uderzyć głową w mikrofon. No, to wtedy się tak schyla twoja postać. No i... takie pokłony. Dobre, a nie strzelają. Nie, no ja zrobię normalne. W realu. Ja zrobię w RP, wiesz? A, bo Berbert nie streamuje, to on nie wie. No, to znaczy ja mogę odpalić stream, ale jakby wam nie przeszkadzało, że ja muszę po angielsku mówić, to spoko, nie? Ty umiesz po angielsku mówić? No, I think so, yes. To na imno tam mam. Ja się uczę angielskiego całe życie. No ładnie, ja też się cały czas oczywiście uczę, ale głównie translatorem chyba. Nie, totalnie, wiesz, jak mam coś napisać po angielsku, to zazwyczaj tak zaczynam pisać, a w końcu i tak Gogle, chodź, nie, translatuj mi tutaj. Do kogo ty piszesz po angielsku? A, wiesz, tam, tu i tam, tam siam. Ma znajomości. Nie mogę mówić, wiesz, tak oficjalnie. Do mnie często pisze po angielsku. To co, czy będzie Forza z Ludzkiem, tutaj pytanie mi tutaj podeszło. No, zobaczymy. Leć. Także zobaczymy.
A ja mam się do Stromberga, nie wiem, czy ktoś właśnie będzie miał Strombergiem. Aha, nie? Przepraszam, już. Stromberg. Ja myślałem, że będziesz miał swojego. No nie mam, nie dali mi. Dzięki, Szczepan, za gwiazdy. Zostawił ja też go, nie? Szczepan, powiedziałeś? Tak, ja też dziękuję za gwiazdy. Ej, Szczepan, też dziękuję za gwiazdy. Szczepan to jest gwiazda streamowa. No, Szczepan widzę gwiazda. Ładnie. Tak. Ładnie. Patrz jak jeżdżę. Dobra. Ja teraz mam tak... Zaciągnę ci ręczny. Jeszcze są misje. A ja nie mam jak. Ja gram kobietą. Tu masz, zobacz, pośrodku taka kawałka jest. Dobra. Pamiętaj, żeby włączyć tego, jak to się nazywa. Bogdan cię zauważył. Za wcześnie. Dobrze, nie radzę. Przedwczesny. A nie udało ci się, masz szczęście. Myślałem, że zatrzymasz to przed. No nie, Bogdan mnie zauważył. Nie strzelaj, to jest Lucek! To jest... To jest Berber. Uważaj, Berber, rakieta leci w tym kierunku. Nie, no dobra, nie będę świlował. Gościu! Trafiłeś mnie! Co? Niemożliwe. No jak? Było nie, takie... To nie my, bo ona wybuchła przed tobą. Ale to co to był za taki wstrząs w środku Avengera? Bo ja teraz jestem w ładowni, to może po prostu kamera... Tak nie, może kamera czy coś. No ja mam nadzieję. Pytanie, ile moja dziewczyna ma lat? Nie mogę powiedzieć, ponieważ nie mówi się, ile kobieta ma lat. Właśnie. Nie zgadza się wieku kobiety. I nawet się nie pyta kobiety o wiek, moi drodzy. Kobiety nie mają lat. I teraz słuchaj, idziesz na randkę, słuchaj, i teraz wiesz. Nie wiesz, nie? To ty chodzisz, Paweł, na randki? No nie, ale tak mówię, że ogólnie, jeżeli nie można pytać kobiet o wiek, więc tak głupio, bo idziesz na randkę i nawet nie możesz zapytać, czy ona jest stara, czy młoda, nie? Chodzi na randki. No. Czy ty wiesz, gdzie mamy dopłynąć, bo mi się nie... Okej. Byliśmy z przodu, jesteśmy z tyłu. Tak Lucek tylko potrafi, tak nie? Jak w życiu. I Chuck Norris. Dobra. Dzięki, Jakub, za gwiazdy. Ulubiona bajka w dzieciństwie. Które? Gadajcie, mówcie. Moja? No. Tu ostrożnie, bo dzięki z księżyca. Gdzie? Wiem, że to... Ej. Ostrożnie. Będę się strzelał, będę smarował plecy. Dobra. Dobrze. Ten jeszcze żyje. To jak ktoś po lewej, uważaj, po lewej ktoś siedzi. Widzę, dobra. Poległ. A to abyś u góry. Chyba od tyłu też nas zachodzą trochę. Nie, spokojnie. O kurde, przekąsek nie kupiłem. No. Diemiet. Ja właśnie też powiem nie zbyt, wam, nie? Że tak bez pilota to... Że tak samemu się bronić przed nimi to jest kurde... Dobra, takie... uwaga. Radzisz sobie. Boże, normalnie... Mogliśmy się tak podzielić, żebym... Paweł jakby sobie tu poradził sam. No, to było nie, dobre. Tutaj nie ma opcji, tutaj był chyba tak, że jeden pilot może być, nie może być, że dwóch chyba, nie? Czy nam plecy robią? Być też, chyba. Nie, chyba nie, co? Długo strasznie zajmuje przejście z tych... z jednej wieżyczki na drugą. Aha. Dobra, gdzie on jest? A tu, i tak poszedłeś na dół, tak? Dobra. Tak, jestem na dole, jestem w pamiętajcie, szatni. Że mamy jedno to życie, jak ktoś zginie, plakaty. To jeszcze będziemy mogli grać, ale ktoś zginie drugi... O, jakie fajne plakaty. Dobra, ja ogólnie cały pancerz stracimy. Ogólnie jak tu wyjdziemy we dwóch, tak? To czasami się buguje ten postać, że nie mogę strzelać, nie? Musimy uważać też. Tak. Także kobiety mają pierwszeństwo, moi drodzy, idź. Dobrze, idę. Znaczy, w sensie nie jesteś kobietą, ale jesteś gracz kobietą, więc... Wiem. Więc możesz iść pierwszy, nie? Tam tak, jest niebezpiecznie. Nie dał. Tam jest niebezpiecznie, możesz iść pierwszy. Dobrze. Jak wy mnie prują tu, halo, pomocy. Dobra, pilnuję pośladów. Dobra. Pilnujcie sobie tam poślady. Dobra, strzelam ci przez plecy. Może ja ukłucę, tu nie dało ukłucać. Chcesz siku, czy co? Bo nie rozumiem teraz, co chcesz. Paweł, ty masz dziewczynę. Paweł zdradza Karolina, nieprawda. Paweł zdradza Karolina. No tak, jak tak ty czytasz te komentarze? No tak, Paweł zdradza Karolina, no tak napisane jest. Kasper napisał, Paweł zdradza Karolina. No tu, przepraszam, ja czytam po takiemu, jak jest napisane, nie? Ty, popsuli mnie tu trochę. Paweł, ja ty też czekam. Poczekaj. Dobra, gościu leży, teraz nie? Ty idź pierwsza. Znajdź łącznika, dobrze. I ta pierwsza. No, Huntera tutaj wezwali. Normalnie ten śmigłowiec. Ten ty? Chodź. On powiedział, że jestem brzydka. No tak trochę. Miałeś zaprzeczyć. Że tam do góry? Chyba tak. Znajdź łącznika, dobra. Znajdź Paweł łącznika, tak. Totalnie, gdzie jest łącznik, ja się pytam.
Ja idę za tobą teraz. Dobra, spokojnie, chodź za mną. Nikt nie zdradza. Nikt nikogo nie zdradza. Chyba, że ten, Lucek mi strzeli po plecach, no to... Nie. Spokojnie. To już będzie zdrada. Hmm. Chyba jesteśmy. A czekaj, to nie, bo tu byliśmy, tylko tu jest jeszcze drabinka, zobacz. Dalej coś się pojawiło na czerwono, zobacz. No tam jakiś gość, ja pójdę drabinką. On jest na dole. Panowie, jest taka słaba sytuacja. Musimy z nim porozmawiać tu. Chyba. Bert ma problem jakiś życiowy. O co chodzi, no. Bert? Że biją. Stary, no to zgłoś, powiedz pani. Powiedz to pani. Czekaj, co jest? Przemoc na świecie, dostałem z rakiety, no kurde. Że Avenger jest niezniszczalny. Tak, niezniszczalny, stary. Ty, ale tu byliśmy, stary. Na sesji publicznej jest niezniszczalny. Czekaj, dobra, rozmnożmy się, chodź. No bo totalnie nie wiem, gdzie mam pójść teraz, nie? Gdzieś na dole jest jakiś człowiek. No. O, dobra, mam zejście na dół. Dobra, to znalazłeś, to super. Czekaj, tu jakieś koje. Tu jakieś silniki są. Gdzie Lucek mieszka? Ja mieszkam w Polsce. Nie ma to jak takie wiesz, konkretne, rozsądne pytanie, solidna odpowiedź. Rozwinięta odpowiedź. Ale rozwaliłeś go? Na rozprawkę z polskiego. Wyceluj, wyzdobyć informację, dobra. No to weź w niego, wyceluj, ja tu już idę do tego, tutaj miejsca. A tu panowie niego przyszli. On nie ma kibla. Zrób zdjęcie stołu z danymi. Jak skąd oni się wzięli? Przecież nie było tutaj. Panowie, teraz możesz fotografować tam. Zaraz mamy po misji. No ale to czemu? Nie! No bo umieram, no tu jest tyle tych śmigłowców, że no gościu. To czekaj, szybko, ja robię zdjęcia. Rób zdjęcia. Ja cię osłaniam, czekaj, Paweł. Żyj tam, żyj! Którym się robi zdjęcie? Telefonem. Wiem, ale... Który nie mam wcisnąć? Telefonu. Musisz do góry tam wyciągnąć. No wiem, ale ja się pytam, którym się czekaj. Dobra, zdjęcie X, dobra. Ty, bo te bazardy to tam jeszcze pół biedy, nie? To one tam strzelają działkiem, ale jak tu przyleci taki Savage, to on z rakiety walnie, to trochę zabierze. On tam chyba jedna za drugą tą rakietę wypuszcza. Dobra, ja już tu robię coś. Wcisnąłem pendruta. Co? No taki pipek do tego, do komputera. Pendrive. Ulubiony serial film. Serial film. Ja właśnie nie powiedziałem, jaką bajkę oglądałem w sumie, ale to chyba Pinki Mózg, nie? Pinki Mózg najczęściej oglądamy w dzieciństwie, ulubiona bajka z co oglądałeś? Pinki Mózg. Takie dwie myszy laboratoryjne, fajne. A w sumie, jeżeli chodzi o seriale, to chyba czekaj. Teraz oglądam tą czarną listę seriali. Weźcie te Savage, stąd błagam. Czarna lista. Spokojnie, Berber, my właśnie rozmawiamy. No, cieszę, ja właśnie umieram. No rozmawiam z jakimś gościem, no i sorry, cutscenka jest jakaś. Z Bogdanem gadasz pewnie, z Drajso. Nie, to nie jest Bogdan co innego. Nie, to jest ten Czesiek, przecież widzę. To za misja, problem Bogdana. Mały problem. No. Ja nie śpiewam, moi drodzy, ja nie potrafię śpiewać, jakby co. Nie no, Paweł zaśpiewał piosenkę. No oczywiście. Ja byłem kiedyś z Pawłem na imprezie i Paweł karaoke śpiewał, więc nie kłam. O! Na meetupie? Nieprawda, nic nie śpiewałem. Ej, słuchajcie, nie wiem, co on tam brał, nie? Ale to jest po meetupie, no. Po meetupie to jest możliwe. Było. No. Nieprawda, na tak zwanym afterku, no. To jest wszystko pic na wodę, fotomontaż. Taka prawda. Ja się nie przyznaję i ukrywam to. Ja wiem, jak ty Karolinę poznałeś. Na karaoke mówisz? Słyszała cię przez całe miasto. Tak. Chyba jak mi robili szczepienie w przychodni. To wtedy całe miasto mnie słyszy zawsze. Przychodzi pani z ten pielęgniarka ze szczepionką, mówi: o, zrobię małe nakłucie. Ja wtedy Paweł tak do się weterynarza idzie i ten. Gdyby wypadają, po prostu wiesz. Krzysiu, powtarzasz się z pytaniami, kurczę. Cały czas mnie pyta, czy Passat, czy golf, czy tamto. Ja nie wiem, o co chodzi. Passat. On robi ankietę jakąś totalnie. Jak ci idzie Berber tam na górze? Berber, żyj, po prostu żyj. Zary, no 10% życia, no. Dokładnie. Bo jeden zjedz tak, sobie kocią karmę. Bo jeden tak zwisa po prostu, że nie idzie go trafić. No, no to co ja ci poradzę, że ci wisi tam, no. Ej, no, dobra. Płyniemy. Jak tam żyjesz, Berbert? Berbert, opłyniemy teraz, płyniemy do brzegu. Ty, moja suka ma okres. Ej, stary, wiesz gdzie jest brzeg?
Tam gdzie mój samochód, chuj za mną. Poczekaj. Myślisz, a do auta, tak? Dobra. Co to tam taki... wybucha, Berber? Co ci się... No ja walczę. Pompuj X-a, pompuj X-a, będzie szybciej płyną chyba. A faktycznie, no. Perpetus Avenger. Ojej, prawie nie żyje faktycznie, nie? Tak. Wsiąść do Avengera. No jak ma wsiąść do Avengera? No jeszcze czego, no Valkyrie Perpet, weź ten, tu już musisz latać, my jesteśmy w wodzie, wiesz? Leć do brzegu, musimy wsiąść do Avengera i wtedy możesz uciekać. Ale na brzegu czeka na was... Co? To. Mały komitet powitalny. Żartujesz chyba, ja tam widzę tylko auto. Ja teraz tutaj wynurzę się z wody, wyciągnę moją wrzutnię rakiet i to się skończy wszystko. Nie, tu nic nie ma. Arabskie pieniądze. Chwila. Dawaj, chodź tu. Ktoś mi tu na czacie pisze, że Berber, jak słyszę z mowy, to ze Śląska jest. To prawda, Berber? Czy, tak, to prawda. O! Helikopter przyleciał. Ej, trochę lipa. Czekaj, ja tu wyciągam moje rakiety zaraz. Będzie dobra, ja muszę wysiąść z tego Avengera, bo zaraz zginę. No strzelaj do nas. Nie, jeszcze żyje trochę ten Avenger. Weź rakiety wywal, bo tu walą do mnie. Do mnie też walą, czekaj. Bo u mnie nawet ta gaśnica, co ma na plecach, to... Gaśnicy nie masz! Chłopie, czekaj, nie czemu mi fajerwerki wzięło? Kurde, Kościu! Weź, ściągnij to, nie fajer... Ej, stary, zaraz będę zginę, nie? Już. Dobra, chodźcie, szybko lecimy do tego. Just die. Boże, jakie BMW, o czym wy mówicie do mnie? Dzień dobry wszystkim, hej, siemanko! Trzeba tych z plaży powybijać. Ej, przykrę, oni się już podkręcili tą Fordzą. Ej, powoli biegnę, bo ja ten, mam takie kacze te... Kacze nogi? Kacze nogi mam. Boże... Leć szybciej! No zrzuć tą gaśnicę z pleców. Już mi spadła. Dobra. Ej, Berber, nie musimy chyba... Co wy robicie? Wsiąść do Avengera? Zostawcie ich bez sensu, stracicie życie tylko niepotrzebnie, albo stracicie w ogóle coś, nie wiem. Aha, to ja nie mam z nimi walczyć. Nie, do Avengera, wsiąść do Avengera. Za oszustwo. No, dobra, proszę do środka, panowie. Avengera. Wyprowadź Avengera, dokładnie. Avenger. Dobra. Avenger. Siada, dobra, też siadam. Okej, panowie. Ale ledwo ten Avenger przeżył po prostu. Dobra. Mam nadzieję, że już nic nas Lucek, nie spotka. Wejdziesz to może do ładowni, żeby strzelać tam szybciutko, bo tam tak. Trzy śmigłowce właśnie teraz lecą w naszym kierunku i tak ogólnie rzecz biorąc to czuję się nieswojo. Dobra. Jakie przeciągnięcie, co jest? Cyk. V12 czy V8? V30. Nie rób przeciągnięcia. Przeciągnie się zaraz zrobi normalnie łobuzy. Ale się pięknie. Nie rób przeciągnięcia. Ale musimy być wyżej. Ja bym wziął V12 najlepiej chyba, nie? V12 to jest takie. No, ale czasami jest sytuacja taka, że V8 jest na przykład dokokszone jakieś i jest lepsze, nie? Ej, co? Co te śmigłowce takie fantastyczne są? Fantastyczna czwórka po prostu, nie? Totalnie. Fantastic Four. O, ale się fajnie z tego strzela. No dobrze. Wal tam w nich. Dobra, Berber. Nie mają szans. Masakra. Ej, tak cud, że przeżyłeś tam. No, bardzo mało. W ogóle no. To już, nie wiem czy to zauważyliście, i ja teraz nie trzymam w ogóle ten sterowania, a tym Avengerem tak kurde, tak telepię na wszystkie. Nie? No niestety, takie sterowanie. Bo jest takie zniszczony. Widzę, że szybko i sprawnie idę wam tę misję, tak. No. Prawie umarłem, ale co tam, nie? Poka opcja, nie? To sami weterani są. Berut mieszka w Częstochowie? Tak, mieszka tak, w Częstochowie. To jest prawda. A Lucek mieszka w Polsce. Ja mieszkam w Polsce. Ja nie wiem, gdzie mieszkam. Ale ciekawe, czy jest miejscowość polska. Może być tak, że jest miejscowość polska. Ja bym się nie zdziwił. Na pewno jest. Może być jakaś wieś. Jak jest nawet Londyn w Polsce. No, a ogólnie w Zakopanem są takie nazwy ulic czasami, że to jest masakra, że nawet nie mogę powtórzyć, bo nas zablokują streama. Tak, są tam, no. Suche no. Te inne takie. Co? Jeszcze raz? Suche koło Zakopanego są a, takie. A, tak, właśnie, suche C, nie? Tak, suche C, no. Suche C. Tak. Jakim samochodem jeździsz? Ten, Lucek? Ja? Ja no. Jestem... Ja wożę Pawła. Ale, mówię, jego, ale o rzeczywistość pytamy tutaj cię no teraz. Przecież mówię. Ale marka czy coś, czy możesz powiedzieć? Jakiego marka? Dobra, rozumiem, okej. Okay. Dobra, rozumiemy. No. Ja mam Ferrari. Nie, Mustanga sobie kupiłem ostatnio, tak naprawdę. To tak wszyscy te Mustangi. No nie. Dobra, musimy elegancko wylądować tam w środku, tak żeby nie roztegować naszych znajomych.
Nie strzelaj, strzelaj. Nie, nie strzelaj, Lucek, nie strzelaj już, nie strzelaj, bo to są nasi. A, dobra, dobra. Ja strzelam do tyłu, bo tam był jakiś wróg. Strzelam do tyłu, tam. Dobra, przeżyliśmy. To już koniec? No tak, właśnie zarobiliśmy 950 tysięcy. Ja znaczy podzielić to na łebki, ale nieważne. O, Lester teraz ze swoimi morałami. No nie. Idziemy jak burza z tym. Totalnie. Chyba zostało, tak naprawdę zostało nam ostatni napad do zrobienia, nie? Mhm, ale jeszcze milion przygotowań, nie? Ej, ten tam jest kilka przygotowań, później te, nie? Ale ten ostatni napad jest naprawdę trudny, ja tego nawet na komputerze jak robiłem i strzelałem myszką. Paweł też miał problem to zrobić, musiałem mu pomóc później, nie? Tak, bo była masakra, po prostu ten ostatni napad jest mega trudny. No. Żegnamy cię, Krzysztofie, na zawsze. Jest taka miejscowość Polska pożegnać, no to żegnamy cię. Co ty za wiercia? Po prostu. Jak ja na was wspomnę, no. Lata 70. Ale ciężko, żeby każdego żegnać osobno i witać osobno, Krzysiu, sorry. Bo tutaj w GTA Online to jest rok 2013. A faktycznie. No, stara gra, stary rok. To znaczy, już były opresory? No właśnie teoretycznie według ten twórców GTA Online dzieje się 6 miesięcy przed wydarzeniami z fabułki. A tak naprawdę, no to jak jeszcze biorąc, że online się tak rozwinął, że mamy latające samochody i motocykle, to to może być... No. No. Kosmos, coś nie tak jest, nie? No, po prostu. Jest miejscowość Polska blisko Zawiercia podobno. Uszkodzenia pojazdu. Informacja od Mateusza. Kurde, Berber Platyną najwięcej roboty tu zrobił. Znaczy, no właśnie tak trochę nie, ładnie. Bo ja tylko wisiałem w miejscu i likwidowałem ten. Premia za pierwszy raz, proszę bardzo. Też dostałem.